Ile lat kończą w tym roku łukowskie Orlęta? W którym roku spaliła się cerkiew świętego Mikołaja? Który król zatrzymał się w Łukowie, podróżując na Litwę? To przykładowe pytania, na które odpowiadali uczestnicy trzeciej edycji testu wiedzy o historii Łukowa Poznaj swoje miasto. Test odbył się w 4 LO imienia Jana Pawła II, a zorganizowały go Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa oraz portal Łuków Historia. Konkursy tego rodzaju są po pierwsze oddolną inicjatywą i tutaj należałoby od tego wyjść. Takie inicjatywy są potrzebne i powinniśmy uczyć młodzieży, że warto działać społecznie, warto oddolnie próbować pewne rzeczy organizować. Natomiast sama tematyka konkursu, czyli historia, myślę, że burzliwa zarówno w zakresie naszego narodu, jak i miasta, jest warta do zgłębienia, abyśmy wyciągali z niej wnioski, uczyli się, czerpali z naszej historii. Uczestnicy testu odpowiadali na pytania przygotowane przez Piotra Lenarcika. Było ich w sumie 30. Byłam drugi raz na teście o Łukowie. No, trudny test był. No i bardzo ciekawy. No, na pewno inne pytania niż co się uczyłam. Na pewno warto jest brać udział w takich testach. Więcej się dowiadujemy o naszym mieście. W przyszłym roku też postaram się być, chociaż już to jest ostatnia klasa maturalna, ale w międzyczasie tam myślę, że znajdę czas. Polecam. Przygotowywałem się tak około 4 dni, po kilka godzin. Dostałem 2 testy do nauki, z tych testów się starałem uczyć. Jestem tu, nominował mnie pan dyrektor ze szkoły ode mnie, który mnie uczy historii. Powiem, że 3/4 rzeczy nie miałem pojęcia, dopóki tych testów nie dostałem. Które pytanie było najciekawsze twoim zdaniem? Wszystkie były jakieś takie ciekawe, ale najciekawsze. Może kim był z zawodu właśnie Franciszek Wilczyński, bo tego kompletnie nie mogę znaleźć w internecie. W teście brałam udział już drugi raz. Pytania były łatwiejsze niż w tamtym roku. Dlaczego? No może z tych względów, że byłam jakoś bardziej przygotowana na te pytania. Nasz pan prowadził jakieś właśnie dane takie, które nam mogło pomóc w tym konkursie i dlatego. Warto poznać historię swojego miasta. Bardzo polecam konkurs. Miła atmosfera i wiele można się nauczyć. Może w przyszłym roku podejmie się pan napisania tego testu? W zasadzie czemu nie? To nie chwalę się tym, ale zdawając maturę, jednym z przedmiotów była historia rozszerzona, jakkolwiek nie obejmowało to historii Łukowa, natomiast nie widzę problemu, żebym podjął to wyzwanie. Może nie będzie to najlepsza praca, ale na pewno przyłożę się do tego. Wszyscy wiedzą, cały czas jestem studentem, także otwarty na nową wiedzę i nowe możliwości. Najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania udzielił Krzysztof Koper z 4 LO, który w ten sposób obronił ubiegłoroczny tytuł łukowianina, mogącego pochwalić się największą wiedzą o swoim mieście. Drugie miejsce zajął Dawid Borkowski, również z 4 LO, a trzecie Jakub Ciołek z zespołu szkół nr 2. Wśród osób dorosłych najlepszy był Marek Sobiech. W klasyfikacji drużynowej wygrała reprezentacja gospodarzy z 4 LO, która wyprzedziła uczniów ze szkoły podstawowej nr 4 i reprezentantów zespołu szkół nr 2. Wynik ten oznacza, że przyszłoroczna edycja testu wiedzy Poznaj swoje miasto ponownie odbędzie się w Medyku. Ciekawi są Państwo pytań, jakie pojawiły się na teście? Znajdziecie go na naszej stronie telewizja.lukow.pl.